Szanowni Państwo, podpisane porozumienie to nowe otwarcie dla gminy Kolbudy, dla mieszkańców. Dlatego siedzimy i rozmawiamy już o harmonogramie działań na przyszłość po drugiej turze wyborów. Szanowni Państwo, podpisane przez nas porozumienie to nie jest fakt medialny, to jest rzeczywistość w naszej gminie. Dlatego też spotykamy się i dyskutujemy o tym, co należy wykonać w pierwszej kolejności po drugiej turze wyborów. Wszyscy jesteśmy dla Ciebie sąsiadami. Musimy się dogadywać, bo żyć będziemy tu dalej, w zgodzie, zrozumieniu, realizując nasze wspólne porozumienie i założenia programowe. Chciałbym wyrazić moje zadowolenie, że mamy wsparcie w postaci takiego porozumienia. Ja myślę, że w ogóle współpraca jest najważniejsza i bez dobrej współpracy nie ma szansy na jakiś sukces, a jeżeli tych ludzi chętnych do współpracy będzie więcej, to tym lepiej dla gminy. Wyniki pierwszej tury wyborów uświadomiły nam, że jest duże oczekiwanie zmian w naszej gminie. Dlatego też podjęliśmy współpracę z komitetem pana Roberta Szyka, mające na celu generalnie dokonanie istotnych zmian w funkcjonowaniu gminy i w realizacji planów wyborczych w najbliższej kadencji. Będziemy Państwa przekonywać, że to jest dobry krok. Myślimy, że porozumienie, zgoda jest na pewno lepszym działaniem na rzecz gminy niż bycie w totalnej opozycji. Dla nas najważniejszy jest fakt, iż będą realizowane punkty z naszego programu wyborczego, między innymi jawność pracy Urzędu Gminy oraz Wójta, wprowadzenie nowoczesnego urzędu, załatwianie różnych spraw za pomocą internetu oraz równomierne inwestycje we wszystkich sołectwach naszej gminy.